Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Mamy co prawda dopiero połowę listopada, ale jak widzicie, w Lidlu zaczęły się już święta. Przed nami świąteczny katalog okazji, a wraz z tymi okazjami pojawią się oczywiście narzędzia na sklepowych półkach od soboty 16 listopada, także myślę, że jest najlepsza pora, aby zaznajomić się z tą ofertą i pomyśleć o uzupełnianiu braków w naszych warsztatach. Zapraszam! Najbardziej interesująca dla nas oferta zaczyna się na 50. stronie tego katalogu i jak widzicie będzie głównie poświęcona serii X20 V-Team, czyli całemu zespołowi narzędzi zasilanych baterią 20-woltową. Większość z tych urządzeń będzie sprzedawana w wersji solo, czyli bez akumulatora jak i bez ładowarki, natomiast sam akumulator możemy również kupić i to naprawdę w atrakcyjnej cenie, bo 99 zł. Tym bardziej, że jest to akumulator 4-amperogodzinny. Pierwszym narzędziem, jakie pojawia się na stronie, jest akumulatorowa motowiertarka w cenie 149 zł. Jak wszystkie narzędzia z Lidla, objęta jest 3-letnią gwarancją. Jeżeli chodzi o parametry związane z wierceniem, to mamy tutaj udar pneumatyczny o energii uderzenia wynoszącej 1 joula. Jeżeli chodzi o liczbę tych uderzeń, to jest ona płynnie regulowana w zakresie od 0 do 5000. Obroty na biegu jałowym od 0 do 900, czyli niewielkie, ale biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie udarowe, służące głównie do wiercenia w betonie, czy też do skuwania jakichś drobnych elementów, to ta wielkość będzie całkiem wystarczająca. Maksymalna średnica wiercenia jest zależna od materiału, w którym będziemy pracować i dla betonu czy też cegły wynosi na 10 mm, dla drewna 16, a dla metalu 8, ale ja osobiście taką wiertarką wiercenia w metalu nie polecam. Cena 149 zł, tak jak wspominałem, dotyczy samej wiertarki, bez akumulatora i bez ładowarki, ale w tym zestawie mamy jeszcze 3 wiertła SDS+, 3 wiertła HSS, 8 bitów, przedłużkę bitów oraz smar do uchwytu wiertarskiego. Na sąsiedniej stronie mamy jeden z klasyków lidlowych, czyli 20-woltową akumulatorową wiertarko-wkrętarkę. Nawet biorąc pod uwagę, że sprzedawana jest w wersji solo, to mimo wszystko jej cena jest bardzo atrakcyjna, bo wynosi niecałe 80 zł. Jeżeli chodzi o parametry, to mamy tutaj maksymalny moment obrotowy wynoszący 45 Nm, zakres mocowania uchwytu wiertarskiego, czyli inaczej mówiąc średnica wiertła, które możemy tam założyć, waha się w przedziale od 1,5 do 13 mm. Maksymalna średnica wykonywanych otworów dla drewna to 30 mm, a dla stali 13. Nie mamy tutaj podanego parametru dla betonu, gdyż wiertarka nie ma funkcji ładaru. Ma za to dwa biegi, pierwszy przeznaczony głównie do wkręcania o większym momencie obrotowym i obrotach w przedziale od 0 do 430 na minutę. Drugi bieg jest znacznie szybszy, bo tutaj obroty możemy regulować od 0 do 1500 obrotów na minutę. Dodatkowo mamy oczywiście regulację za pomocą sprzęgła w 25-stopniowej skali, która reguluje nam poziom momentu obrotowego. Mamy również jedno dodatkowe położenie odpowiedzialne wyłącznie za wiercenie. Ta wiertarka była oczywiście już prezentowana na moim kanale i link do tego filmu widzicie w tej chwili u góry ekranu. Gdybyście chcieli wzbogacić wyposażenie swoich wiertarek, to w cenie niecałych 50 zł możecie dokupić zestaw wierteł lub rozwiertaków. Kolejna strona to dalej urządzenia akumulatorowe i tak naprawdę większość z nich to szlifierki, aczkolwiek jest jeden wyjątek, a mianowicie wyżynarka, której przyjrzymy się na początku. Wyżynarki to jedne z najtańszych, ale i najbardziej potrzebnych urządzeń w naszych warsztatach. W tym przypadku mam urządzenie naprawdę tanie, bo kosztuje 99 zł, przypominam, że bez baterii, bez ładowarki. Natomiast w zestawie mamy brzeszczot do drewna, prowadnicę równoległą oraz klucz imbusowy służący do regulacji. Parametry związane z cięciem są następujące. Długość skoku 18 mm, liczba skoków jest płynnie regulowana w zakresie od 0 do 2300 skoków na minutę. Maksymalna głębokość cięcia w drewnie to 65 mm, a w metalu 5. Na wyposażeniu mamy odchylaną stopę, która umożliwia nam regulację kąta cięcia w kilku położeniach, poczynając od minus 22,5 stopnia, a kończąc na 45. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w oświetlenie robocze LED, dzięki któremu będziemy mogli lepiej kontrolować przebieg naszej pracy. Tuż poniżej mamy dwie szlifierki akumulatorowe, również w wersji solo i również w takiej samej cenie jak wyżynarka, czyli 99 zł. Pierwsza z nich to szlifierka wielofunkcyjna, aczkolwiek jak widzę tutaj na obrazku, jak i z opisu, który tu jest podany, ma na swoim wyposażeniu tylko stopę diagonalną, czyli nie mamy stopy prostokątnej. W zestawie mamy złączkę do odkurzacza oraz cztery tarcze ścierne, czyli inaczej mówiąc cztery kawałki papieru ściernego, które za pomocą rzepa możemy przypiąć do naszej szlifierki. Jeżeli chodzi o parametry, to powierzchnia szlifowania wynosi tutaj 102 x 148 mm, czyli być może ta stopa jest prostokątna, aczkolwiek na rysunku tego nie widać. Natomiast obroty na biegu jałowym wynoszą 1200 na minutę, aczkolwiek przeważnie szlifierki wielofunkcyjne działają na zasadzie obrotów
co na zasadzie oscylacji, także być może w tym opisie po prostu wkradł się jakiś błąd. Druga szlifierka to szlifierka mimośrodowa o okrągłej tarczy, która ma średnicę 125 mm. Tutaj prędkość obrotowa na biegu jałowym to 12 tysięcy obrotów na minutę i tutaj podejrzewam, że jest po prostu pomyłka, że właśnie te parametry są przy tych szlifierkach napisane w odwrotnej kolejności. Okręt gań, czyli tak naprawdę to jest zakres tego ruchu mimośrodowego, to 1,6 mm. Tutaj również w zestawie mamy złączkę do odkurzacza, jak również pochłaniacz na pył. Kolejna szlifierka to szlifierka zupełnie innego rodzaju, bo mamy tutaj akumulatorową szlifierkę kątową zasilaną baterią 20-woltową. Ta szlifierka oczywiście też była testowana na moim kanale i film z recenzją macie w tej chwili widoczny u góry ekranu. Jeżeli chodzi o parametry pracy, to mamy tutaj regulowaną prędkość obrotową w zakresie od 2,5 do 11,5 tysiąca obrotów na minutę. Przypominam, że w tego typu szlifierkach te niskie obroty są dość zawodne ze względu na zastosowane w nich tanie i zawodne rozwiązanie dotyczące regulacji napięcia, za pomocą którego regulowane są obroty. Na niskich obrotach ta szlifierka po prostu staje. Natomiast całkiem dobrze sprawdza się na tych wysokich obrotach, czyli na tych, na których głównie pracujemy. Maksymalna średnica tarczy to 125 mm, a średnica gwintu wrzeciona to M14. Tuż poniżej po raz kolejny mamy szlifierkę mimośrodową i mimo, że jest w takiej samej cenie, czyli 99 zł, to wygląda zdecydowanie lepiej od tej, którą omawialiśmy dosłownie przed chwilą. Mamy tutaj inny sposób mocowania baterii, inny sposób trzymania tego narzędzia. Dodatkowo mamy jeszcze boczną rękojeść, także praca za pomocą tego urządzenia powinna być na pewno bardziej efektywna i bardziej przyjemna dla operatora. Zestaw akcesoriów jest praktycznie taki sam, czyli mamy cztery tarcze ścierne, pochłaniacz, złączkę do odkurzacza oraz plastikową walizkę. Jeżeli chodzi o parametry związane z pracą, jak i akcesoriami, to średnica tarczy wynosi 125 mm, liczba drgań jest płynnie regulowana w zakresie od 6 do 24 tysięcy drgań na minutę i tak samo regulowana jest liczba obrotów na biegu jałowym od 3 do 12 tysięcy na minutę. Zakres ruchu mimośrodowego w tym przypadku wynosi 3,2 mm, czyli jest dwukrotnie wyższy w stosunku do tej szlifierki wcześniejszej i dzięki temu praca powinna być zdecydowanie szybsza i zdecydowanie bardziej efektywna. Kolejna strona, zarazem ostatnia w tym katalogu, to również urządzenia akumulatorowe, aczkolwiek nie takie, które w 100% kojarzyłyby się z majsterkowaniem. Pierwszy to akumulatorowy pistolet do farby w cenie 129 zł. Wersja sieciowa tego urządzenia była testowana na moim kanale i link do tego filmu jest w tej chwili u góry ekranu. Zestaw tradycyjnie bez akumulatora, jak i bez ładowarki. Natomiast mamy tutaj cztery dysze, lejek do napełniania, pojemnik do pomiaru gęstości cieczy, czyli tak zwany kubek Forda. Mamy oczywiście filtr oraz szczoteczkę i igłę do czyszczenia. Jeżeli chodzi o gęstość farby, którą tutaj możemy stosować, to maksymalna jej lepkość wynosi 70 din, co raczej sugeruje nam używanie tego urządzenia z niezbyt gęstymi farbami. Pojemność zbiornika na farbę to 1200 ml, a wydajność nakładania to 2 m kwadratowe na minutę. Maksymalny przepływ liczony dla wody to 700 ml na minutę. Kolejne urządzenie to akumulatorowa sprężarka i pompka zasilana baterią 20-woltową. Jest to urządzenie, które przyda się w każdym garażu, w każdym samochodzie. Kosztuje 129 zł i wyposażone jest w wyświetlacz LCD, na którym możemy sprawdzić parametry, z jakimi aktualnie pracujemy, jak również w oświetlenie obszaru roboczego, czyli nawet w jakichś ciemnych miejscach, czy też nocą przy samochodzie. Z takiego urządzenia będziemy mogli skorzystać. W zestawie mamy złączkę do wentyli, czyli napompujemy tym zarówno samochód, jak i rower, igłę do piłek oraz wąż do pompowania np. materaców. Dwa podstawowe parametry pracy, jakie mam tutaj podane, to maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 10,3 bara oraz maksymalny przepływ powietrza, który jest na poziomie 380 litrów na minutę. Kolejne urządzenie to również typ urządzenia uniwersalnego, które może nam się przydać w domu, w warsztacie, w samochodzie, czy nawet na kempingu. Jest to zasilana baterią 20-woltową, akumulatorowa latarka ręczna. Latarkę możemy konfigurować w kilku wersjach. Może być to zwykła taka latarka, którą nosimy w ręku, oświetlamy sobie drogę przed sobą, ale może być to również taka lampka stojąca, która będzie przydatna na przykład podczas czytania, czy też podczas prac pod samochodem. Moc elementu świetlnego, czyli diody LED to 3 W, strumień świetlny o natężeniu 280 lumenów, temperatura barwy to około 6,5 tysiąca kelwinów, natomiast czas świecenia jest zależny od baterii, którą tu użyjemy. W przypadku baterii 2 Ah będzie on wynosił 8 godzin, a w przypadku większych baterii będzie proporcjonalnie wzrastał aż do 32 godzin, gdy użyjemy baterii 8 Ah. Co prawda ja osobiście nie wyobrażam sobie stosowania aż tak dużej baterii,
bo ta latarka byłaby po prostu bardzo mało poręczna. Ostatnie urządzenie to również latarka, a może taka bardziej lampa robocza w cenie 79 zł. Jest to taka typowa lampa, którą używamy podczas remontu. Poziom jasności jest sobie regulowany w dwóch zakresach, albo 1000 lumenów, albo 2200, czyli praktycznie 8-krotnie więcej w stosunku do tej latarki, którą oglądaliśmy przed chwilą. Czas świecenia będzie również zależny od wyboru tego trybu i tutaj mamy podaną wielkość w zakresie od 44 do 100 minut. Aczkolwiek na pewno będzie to zależało również od akumulatora, który użyjemy, o ile ta informacja, która tutaj jest podana, jest prawdziwa, bo mamy tutaj podane, że ta lampa również jest kompatybilna z akumulatorami serii X20VT. Lampy kończą oferty z tego katalogu, także powiem szczerze, dość skromna. No i liczę na to, że jest to dopiero początek tych ofert świątecznych. Przed nami jeszcze Black Week, później Mikołaj, później faktycznie już święta i okres noworoczny, czyli okres wyprzedaży. Także mam nadzieję, że Lidl na tych przedmiotach, które oglądaliśmy w tej chwili, nie poprzestanie i jeszcze kilka razy uda nam się spotkać, aby przeanalizować ich ofertę na nadchodzący okres. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.